Monika Laskowska, TV Reklama, gala Punchdown 3, jest ze mną Bonus Bagice. Bonus, witam. Cześć, witam. Cześć. Wygrałeś, gratuluję Ci przede wszystkim. Dzięki. Powiedz mi, jak walczyło się z kumplem? Wiesz co, no jak z kumplem, nie? No nie chciałem go za mocno jakoś tam uderzyć, ale też ten stół był za szeroki, pierwszy raz byłem przy takim stole, no i też nie miałem jak dokręcić tego ciosu, więc było, nie miałem jak dosięgnąć właśnie, nie? Więc dwa pierwsze ciosy poszły palcami, a drugi tam dostał poduszką w szczękę, no to trzeci, przepraszam, dostał, nie? Tą poduszką w szczękę, no i udało ja stałem się twardo, jak dostawałem, no i wygrałem, nie? No, ale mówię, szanuję mega Krzyśka, jest moim kolegą, znajomym i dzięki, tak, że podjął się tego wyzwania. No. Właśnie jest kilka osób, które już mi dziś mówiło, że masz bardzo twardą głowę. Czy rzeczywiście tak jest? Mam. Dużo trenuję tutaj z trenerem Marcinem Konikiem w Cichy Boxing Team. Przyjmujemy te ciosy, nie boję się przyjąć, potrafię oddać i jest dobrze, nie? A powiedz mi, czy do tego typu rozgrywek można się w jakiś sposób przygotować? Wiesz co, no trenuje się głównie siłę i dynamikę ciosu, tak? No, trzeba umieć przyjąć i trzeba umieć uderzyć, nie? Mhm. Czyli to uderzenie z dołu jest silniejsze, taki a la forehand, czy... Znaczy się to nie ma znaczenia, po prostu chodzi o to, żeby tą poduszką po prostu uderzyć na szczękę. Jak trafisz czysto na szczękę, no to siada, nie? Mhm. No. Chciałam cię zapytać właśnie o walkę dzisiaj tą mistrzowską. Wasilij walczył, czyli taki mistrz, którego nikt jeszcze nie pokonał, a dziś pokonał go Polak. Powiedz mi, jak twoim zdaniem ta walka przebiegała? Wiesz co, był remis do pewnego momentu, ale pod koniec już Dawid Zalewski miał przewagę. Zaleźć, dokładnie tak. Cieszę się, że wygrał. Jesteśmy obecnie z jednego miasta, bo ja od 5 lat mieszkam już w Obornikach Wielkopolskich. Kibicowałem jemu, kibicowałem Nowickiemu, bo też jest Zobornik, tak. No i Walusiowi, tak, mojemu koledze z Gniezna. Wygrał Zaleś. Cieszę się, że wygrał chłopak tutaj z Obornik Wielkopolskich. Zajebiście. Tak. Słuchaj, właśnie jeżeli chodzi o taktykę Wasilija, powiedz mi, no bo wiele osób też mówiło, że chowa lekko głowę, unika trochę tak, ciosu, tak. Wystawia bark, żeby zamordyzować. Wystawiał za każdym razem po prostu ten bark i na końcu już go Zaleś wyczuł, że wystawiał się, przeczekał i dopiero uderzył, no i wtedy usiadł, nie? Sprytne. Tak. Rzeczywiście, tak. Trzeba obserwować tak, też tutaj trzeba obserwować, tak, przeciwnika. Tak, dokładnie. No i właśnie też chciałam się zapytać, bo słyszałam też taką opinię, że kark na przykład, jeżeli jest krótszy, to jest trochę taka a la tour, tak? Czy jest no też, twoim zdaniem? No, Wasilij jest tak zbudowany po prostu, nie? Że trzyma tak sztywno ten kark, jest mały tam... No, ciężko było się z nim się bić, na pewno Zalesiowi, ale wygrał, cieszę się, bo chłopak tutaj z Obornik i podkreślam to, mega szacunek, Dawid, wygrałeś z Rosjaninem, jesteś najlepszy. To jeszcze zapytam, dlaczego podjąłeś się takiego wyzwania, żeby zawalczyć właśnie w Punchdown? Ja lubię wyzwania, więc myślę, że nie pierwszy raz... Tak, nie pierwszy raz, nie ostatni, na pewno tutaj w main evencie wystąpiłem. Nie chciałbym w turnieju, bo wiadomo, tu chłopaki po 200 kilo, nie moja waga. Ja ważę 100 kilo aktualnie, przygotowuję się do walki MMA, ale chciałbym jeszcze w main eventach tutaj występować. Kiedy zobaczymy Cię w MMA? Wiesz co, myślę, że latem, najwcześniej latem. Czyli cały czas trenujesz, przygotowujesz się i niedługo Cię zobaczymy. To na pewno. Na razie freak fighty jeszcze, bo nastawiam się na te freak fighty, a później zobaczymy, jak to chciałbyś będzie. Chciałbyś zawodowo jeść. Tak, ale chciałbym być najmocniejszym freak fighterem w Polsce, że po prostu tak jak Popek na przykład na KSW, żeby było głośno, chciałbym urywać głowy, ale spokojnie trenujemy i jesteśmy na dobrej drodze. Ja tak widzę, że tak drążysz drogą po nitce trochę do kłębka, tak? Że początkowo zrzucenie wagi dla Ciebie było takim istotnym celem. Później te walki cały czas stawały się coraz bardziej sportowe. No i mam nadzieję, że zobaczymy Cię też również kiedyś w tych walkach sportowych. Tak. A czy znasz przeciwnika już swojego? Nie znam. Jeszcze nie? Nie, jeszcze nie znam. Na spokojnie. Dopiero jestem dogadany tam z dwoma organizacjami, ale jeszcze nie jest podpisany kontrakt, więc... Mówimy o MMA. Zobaczymy. O MMA. Tak. Nie, mówimy o MMA. Nie
mówimy o Fame MMA. Okej, okay, dobra. No. To w takim razie jeszcze zapytam, jeżeli MMA nie znasz przeciwnika, czy chciałbyś zawalczyć, jeszcze raz mówię, że na pewno zawalczysz, jakiego przeciwnika byś chciał? Wiesz co, no myślę, że tego warszawskiego dresika, tak? No, szkoda, że dwa dni przed galą zrezygnował. Podobno COVID, a mi się wydaje, że niestety nie wytrzymał ciśnienia. No bo tam naprawdę tu trzeba mieć jaja ze stali, żeby wystartować w takim evencie jak Punchdown, bo można sobie złamać naprawdę szczękę. Na ostatni moment właśnie Krzysiek wziął mega szacunek, że podjął się tego wyzwania, ma mega jaja. Nie usadziłem go, ale przyjmowałem te ciosy, nic na mnie nie robiło żadnego wrażenia. Sędziowie zadecydowali, że po prostu Łazarski gladiator wygrał. Gladiatorzy, to są sami gladiatorzy, słuchajcie. A dlaczego warszawski dresik? Dlaczego właśnie się upierasz? Dlatego, że nie doszła walka do skutku? No tak, czy inne powody? Znaczy się, wiesz, nie darzymy się sympatią, tak? No, chciałbym to wyjaśnić z nim po prostu w cztery oczy i tyle. No to jeszcze jedno pytanie. Powiedz mi, bijąc się, uderzając, tak, w twarz, czy wzbudzasz sobie jakieś emocje? Złość, czy po prostu jest tylko koncentracja? Nie, powiem ci, że biłem się teraz z kolegą, tak, więc nie chciałem, ciężko o złość, nie, tak. Na pewno z warszawskim dresikiem wyglądałoby to inaczej, bo miałbym energię, żeby jeszcze mocniej może dokręcić, to nie wiem. Okej, okay, rozumiem. No powiedz mi jeszcze zawodowo, co u Ciebie? Wszystko dobrze, wszystko jest na dobrej drodze. A jakie plany, coś nowego? Może wydam płytę, zobaczymy, na razie zajmuję się sportem, chciałbym zawalczyć 2-3 razy w tym roku w MMA, no i jak będzie kolejna propozycja z Punchdowna, to na pewno usiądę, przemyślę. Czyli trzymamy kciuki, żeby płyta wyszła jak najszybciej i żebyśmy mogli Cię zobaczyć i MMA, okay, i Punchdown. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, trzymaj się, hej. Dziękujemy.